pasji. Michał Barasz! Druga walka zawodowa gali w Katowicach. Debiutujący na zawodowym ringu Jakub Wójcik z Mysłowic, a jego rywalem Michał Balasz ze Słowacji. Wójcik reprezentuje barwy Silesia Boxing, jest manikutem, jak widzimy. Dobrze zbudowanym zresztą, w czarnych spodenkach. Mowa o Wójciku, a Balasz spodenki niebieskie z białymi lampasami. Kategoria junior ciężka, a więc bardzo polska kategoria wagowa, w której przecież mamy mistrza świata WBC Krzysztofa Łodarczyka, mamy mistrza Europy Mateusza Masternaka i mamy wielu ciekawych pretendentów oraz wielu ciekawych prospektów. I zobaczymy, czy do tego grona prospektów, ewentualnych prospektów, dopisze się Jakub Wójcik. Warunki fizyczne na pewno ma dobre Wójcik. Obserwowałem przed rozpoczęciem pojedynku rywala Polaka, więc Balasza. Bardzo rozluźniony właściwie. Bez żadnego stresu, bez żadnej presji. No i proszę bardzo, jak natychmiast Wójcik skarcił Balasza. No i mamy knockdown, mamy pierwsze deski. No było troszkę pajacowania ze strony Balasza, jakby chciał pokazać, jakim to jest kozakiem. No i kozactwo skończyło się po przyjęciu pierwszego uderzenia. No i proszę, i nie wstał Balasz, a więc przez TKO w pierwszej rundzie zwycięża Jakub Wójcik. Jeden strzał wystarczył na to, żeby odebrać ochotę Balaszowi. W boksie pajacowania nie popłaca. No oczywiście Mirosław Bruzio zwraca uwagę Słowakowi, który chyba za bardzo nie zna zasad pięściarskich. Uwaga odnośnie tego, że trzeba czekać do ogłoszenia werdyktu, że nie można sobie po przegranej walce, po przyjęciu jednego ciosu zejść z ringu i pójść na piwo, tylko jednak trzeba poczekać, aż oficjalnie ogłosi to anonser. Szybka robota Jakuba Wójcika, pierwsza walka wygrana przed czasem. Pierwsza runda, właściwie jeden cios, walka jednego ciosu. Nie sprawia Słowak wrażenia niezadowolonego z siebie, raczej wprost przeciwnie. Nie wiem, czy miał taki plan taktyczny, żeby przegrać przez knockout w pierwszej rundzie. Jeśli tak, no to pogratulować. I oficjalny werdykt. Jakub Wójcik z Mysłowic. Pierwsza wygrana na zawodowych ringach.